Cześć, w dzisiejszym vlogu popowiadam Wam trochę o wynajmie samochodu. Czy jest to opłacalna sprawa, czy jest sens wypożyczać samochód w Tajlandii? Jakie są tego koszty, wady, zalety i z tym że takie związane rzeczy z wynajmem samochodu. A więc skupmy się najpierw na mojej historii, kiedy myśmy wypożyczali samochód, w jakich przypadkach, w jakich sytuacjach i czy to było dla nas opłacalne i pozytywne, czy nie za bardzo. A więc myśmy wypożyczali w sumie 2 albo 3 razy samochód. Pierwszy raz to wypożyczaliśmy, kiedy chcieliśmy się przedostać z wyspy Phuket na Krabi i wtedy wypożyczaliśmy pierwszy raz samochód na wyspie Phuket w mieście Patong i kosztowało nas to około 700 batów za dzień. Także mniej więcej takie to były koszta na krótki termin wynajęcia tego samochodu. A więc no było to dość opłacalne, bo jechaliśmy jakoś na 3-4 dni na Krabi i nie musieliśmy kupować żadnych biletów, autobusów, tułać się gdzieś tam po jakichś różnych peronach i tak dalej, pociągami czy busami z innymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Więc była tego na pewno taka zaleta, że nie musieliśmy być ustawieni na konkretną godzinę, mogliśmy sobie jechać sami, wziąć, mogliśmy ze sobą jakieś dodatkowe rzeczy, bagaże i tak dalej, bo jechaliśmy tam na krótką wycieczkę. Mimo tego, że jechaliśmy na krótką wycieczkę, no to jednak trochę tych jakichś tam prywatnych rzeczy musieliśmy zabrać, więc to miejsce, które mieliśmy w bagażniku, w samochodzie ogólnie, no to było bardzo takie przydatne. Dzięki temu też zwiedziliśmy więcej Krabi, bo mogliśmy wybrać się na wycieczki po Krabi. Już jak będąc tam na miejscu, pojechaliśmy, pozwiedzaliśmy trochę różnych fajnych rzeczy. No i to też jeszcze taka zaleta tego podróżowania własnym samochodem, no własnym wynajętym, jest taka, że możemy się zatrzymać kiedy chcemy, możemy sobie coś zjeść kiedy chcemy, możemy pooglądać jakieś piękne krajobrazy, które są po drodze z Phuket na Krabi. No więc jest sporo, naprawdę sporo zalet podróżowania samochodem, patrząc jeszcze pod tym względem, że tutaj to paliwo w Tajlandii nie jest drogie, bo kosztuje tam około pomiędzy, już dobra, to zaokrąglimy kwotę, między 4 a 5 zł, więc w zależności w jakim regionie się kupuje, no i czy to jest teraz, czy to było właśnie rok temu, czy kiedy, więc tak to mniej więcej wygląda. A następnym razem, kiedy braliśmy samochód, to braliśmy wtedy, kiedy chcieliśmy się przedostać stąd, tutaj, z Pattayi na Phuket. No i to była dla nas też bardzo opłacalna opcja, wziąć samochód. Z tego względu, że słuchajcie, jeśli chce się lecieć samolotem, co jest bardzo wygodnie, bardzo przyjemnie i wszystko super pięknie, ładnie. Ale jeśli chodzi o koszty, no to już przy 3-osobowej rodzinie trochę jednak wychodzi to na korzyść samochodu. No bo patrzcie, jeśli chcemy pojechać z Phuket do Pattayi, czy z Pattayi do Phuket, to nie ma różnicy, no to musimy najpierw przedostać się na przykład tutaj my z Pattayi do Bangkoku na lotnisko. No i taka taksówka tutaj z Pattayi do Bangkoku na lotnisko, na to bliższe lotnisko, które jest, kosztuje mniej więcej z 1500 batów. Oczywiście wszystkie te kwoty, które Wam tu dzisiaj podaję, podaję Wam w zaokrągleniu, w przybliżeniu, po to, żeby tylko tak było to łatwe do zrozumienia, bo może to być 1600, a może być to 1550, a może ktoś wynajdzie taksówkę za 1450. Także nie kłóćmy się tutaj o takie drobnostki, ale w zaokrągleniu mniej więcej tak te ceny wyglądają. A więc, kiedy taksówka w jedną stronę z Pattayi do Bangkoku kosztuje 1500 batów, no i mniej więcej tyle samo kosztuje taksówka z powrotem z Bangkoku do Pattayi, no to taksówka w dwie strony to już jest 3000 batów tylko tutaj. Później jak przylecimy samolotem na Phuket, no to na Phuket też z lotniska do hotelu musimy się jakoś dostać. Czyli taka taksówka tam jest trochę taniej pod względem tego, że jest bliżej. No to kosztuje około 1000 batów w jedną stronę. No i jak chcemy wrócić około 1000, no więc 2000. No i tutaj mieliśmy 3000 z Pattayi do Bangkoku, tam i z powrotem. Więc łącznie za taksówki musimy wydać 5000 batów. Dodatkowo trzeba kupić bilety. Bilety to około 3000 batów, jeśli chcemy wziąć jakiś bagaż w dwie strony za osobę, więc 3 osoby razy 3000 to mamy 9000 batów, plus taksówki 5 to mamy 14000 batów. No i teraz dojeżdżamy do hotelu, no i nie mamy czym poruszyć się
po Phuket. Nie mamy jak pozwiedzać tego Phuket, nie mamy jak później na drugi dzień gdzieś sobie podjechać i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy uziemieni, jesteśmy znowu zdatni tylko na jakieś taksówki, gdzie dochodzą dodatkowe koszta, czy wynajem skutera, czy no można oczywiście poruszać się tylko na nogach i też nie ma problemu, ale no gdy ktoś chciałby pozwiedzać więcej, być bardziej mobilnym, no to niestety albo tam musi wynająć samochód, więc dochodzą dodatkowe koszty, więc tak średnio te 15, 16, 17 tysięcy taka podróż wtedy na Phuket i tam jeszcze coś pozwiedzać, to mniej więcej są takie koszty takiej wycieczki. Za sam transport oczywiście. A kiedy wynajmujemy sobie samochód i nie wynajmujemy go na jeden dzień, tylko powiedzmy na tydzień, to te koszty wynajmu troszeczkę robią się lepsze, czyli po prostu jest trochę taniej niż za jeden dzień, bo za jeden dzień czasami trzeba zapłacić nawet 1000 batów w zależności od samochodu, czasami 1100, a za 3 dni to już jest na przykład wtedy 700 batów za dobę, a jak na przykład chcemy na tydzień czy na miesiąc, to nawet jest to 500 batów za dobę. Więc powiedzmy, że bierzemy na tydzień, nawet niech to będzie za 700 czy 800 batów, to mamy 7 dni razy 700 batów, to mamy powiedzmy w przybliżeniu 5000 batów za wynajem samochodu na tydzień. To są pierwsze koszta, które musimy ponieść, a następne koszta, jakie musimy ponieść, no to są jeszcze koszta paliwa. Takie paliwo z Pattayi do Phuket kosztuje mniej więcej 3000 batów w jedną stronę, mniej więcej jakoś tak, z 3000 w zależności oczywiście od tego, jakim autem się jedzie, ile auto pali, ale tak mniej więcej 3 to 6000 plus wynajem to jest 5, więc łącznie potrzebujemy około 11000 batów na 3 osoby. I dodatkowo oczywiście mamy jeszcze samochód na Phuket, gdzie potrzebujemy kupić tylko trochę paliwa, więc zatankujemy za jakieś 1000 batów, to nam wystarczy, żeby trochę pojeździć i pozwiedzać. I jesteśmy mobilni, możemy się poruszać, możemy zabrać więcej bagaży, nic nas nie ograniczają kilogramy, tak jak w samolocie. Więc naprawdę jest dużo różnych takich plusów, gdzie warto wziąć ten samochód, bo jest nie dość, że taniej, to wiele jeszcze wygodniej. Oczywiście są też tego minusy, no bo trzeba mieć prawo jazdy, trzeba się tutaj odważyć, jeździć po lewej stronie drogą, tak, bo jest ruch lewostronny, kierownica w samochodzie jest po prawej, a nie po lewej, więc to są takie jeszcze dodatkowe minusy, o których zaraz jeszcze powiem. No ale jeśli ktoś tylko może i zastanawia się nad wynajmem samochodu, no to ja raczej mam z tym dobre wspomnienia i to raczej tak pozytywnie odbieram ten wynajem samochodu, a tym bardziej, że jeśli bierze się go na dłuższy okres, to jest jeszcze taniej. A więc gdybyśmy mieli podsumować koszty wynajmu samochodu, a lecieć samolotem, no to mamy około 5000 batów taniej samochodem niż samolotem. I oczywiście ktoś może też powiedzieć, no ale to cały dzień trzeba jechać w jedną stronę, cały dzień w drugą stronę i cały dzień i dwa dni ma się jakby no stracone. Ale to też nie jest tak do końca, bo samolotem leci się około 2 godzin, ale na lotnisko trzeba przyjechać około 2 godzin, co najmniej szybciej. Około 2 godzin zajmuje droga z Pattayi do Bangkoku. Około tam też godziny zajmuje droga z lotniska na Phuket do hotelu, więc to i tak schodzi cały dzień, i tak schodzi cały dzień, jedynie co nie trzeba być tylko kierowcą. Ale tutaj jeszcze dodatkowo przy samochodzie możemy pozwiedzać cały tutaj krajobraz, całą Tajlandię z góry na dół, więc można naprawdę też jakby fajnie spędzić ten czas, można się gdzieś zatrzymać na obiad, na spokojnie pozwiedzać, popatrzeć. Fajne widoki są po drodze, można się w ogóle gdzieś jeszcze zatrzymać w jakimś mieście na noc, tak jak myśmy raz wtedy zatrzymali się mniej więcej jeszcze w połowie drogi, gdzie też była taka fajna miejscowość, fajne tereny i też można było coś fajnego zobaczyć, także to też jest taka dodatkowa atrakcja jadąc samochodem, więc ja zdecydowanie polecałbym samochód, jeśli tylko ktoś może sobie na to pozwolić. Ale jeśli ktoś ceni sobie wygodę samolotu, no to jak najbardziej samolotem też można. Samoloty tutaj w Tajlandii, na szczęście z Bangkoku na Phuket, latają praktycznie co godzinę przez cały dzień. Od powiedzmy 6 rano do północy prawie, że co godzinę leci samolot, co godzinę, więc tych połączeń jest naprawdę mnóstwo. Tylko czasami zdarzają się takie połączenia, że nie z tego lotniska blisko Pattayi, tylko w centrum Bangkoku na przykład jest wiele lotów i wtedy mamy trochę problem, bo wtedy
musimy z Pattayi jechać do centrum Bangkoku, a nie na obrzeżach i wtedy zajmuje ta droga jeszcze więcej, a taksówka kosztuje też jeszcze więcej. Więc i dodatkowy czas, który musimy spędzić w taksówce i dodatkowe koszty ponieść, żeby dojechać z Pattayi do Bangkoku. Jeśli ktoś jest z Bangkoku, no to spoko, to wtedy powiedzmy ma pół godzinki drogi na lotnisko, wsiada w samolot, dwie godzinki, coś tam jest już na półkę, tam godzinka do hotelu, więc ma dużo wtedy bliżej i krócej, ale to już jak kto lubi, jak kto chce. Ja Wam tylko tutaj mówię, jakie są opcje i jakie możliwości i jak to mniej więcej cenowo wychodzi, ale też trzeba pamiętać właśnie o tych wadach, o których też wspominałem, czyli to, że mamy ten ruch lewostronny, kierownicę w samochodzie po prawej stronie, nie po lewej. I trzeba mieć prawo jazdy międzynarodowe, o tym też trzeba pamiętać, więc jeśli jesteście jeszcze w Polsce to i jedziecie tutaj do Tajlandii, lecicie i planujecie jeździć tutaj samochodem, to pamiętajcie, żeby udać się do Wydziału Komunikacji i wyrobić sobie takie międzynarodowe prawo jazdy na Tajlandię. To są takie specjalne prawo jazdy pod tym względem, że są dwie konwencje, jedna jakaś tam chyba genewska, czy jakaś tam i jedna jeszcze jakaś tam. I jedna obejmuje powiedzmy pół świata, a druga obejmuje drugie pół świata. To więc trzeba wybrać tą odpowiednią, dowiedzieć się gdzieś w Google sobie wpisać, bo ja teraz nie pamiętam właśnie, która obejmuje Tajlandię. I takie międzynarodowe prawo jazdy sobie w Wydziale Komunikacji wyrobić w Polsce. I wtedy bez problemu można się tutaj samochodem poruszać. Inna sprawa jest, jeśli chodzi o skuter, bo na skuter to trzeba mieć prawo jazdy normalne. Na motor kategorii A. I jeśli takiego prawa jazdy nie mamy, to nie możemy się tutaj poruszać skuterem. Jeśli mamy tylko prawo jazdy kategorii B na samochód, to tutaj one na skuter nie obowiązują i na tym dokumencie jeździć tutaj nie możemy. Jeśli też poruszamy się tutaj po tajskich drogach i czy to po mieście, czy to właśnie między miastami, to trzeba też o tym pamiętać, że Tajowie lubią czasami jeździć pod prąd. Jeśli na przykład czasami poruszamy się w nocy, no to też trzeba na to szczególnie uważać, bo ja właśnie taką sytuację miałem, kiedy jechałem z Phuket do Pattayi. Jechałem w nocy i wiele razy, czy to na skuterze, czy samochodem, jechali mi pod prąd i bardzo mnie to myliło, tym bardziej, że było ciemno, nie było na przykład jakichś oświetlenia, lamp. To było takie no, dość spore utrudnienie i tak niefajnie się wtedy jechało, ale w ciągu dnia już jest w sumie ok. Tylko też trzeba o tym pamiętać, że w Tajlandii jest spory ruch na wszystkich praktycznie drogach. Więc jest to taki no, dość spory minus poruszania się tutaj samochodem czy skuterem po drogach. No i dodatkowo też ta cała kultura jazdy tutaj jest inna i inne zachowanie kierowców na drogach, także jest to takie trochę specyficzne i trzeba też się do tego jakoś tam przyzwyczaić, ale już jak się to trochę ogarnie, trochę kilometrów przejedzie, to później już wszystko jest praktycznie tak jak w Polsce, więc nie ma później już problemu. Jeśli miałbym coś powiedzieć o stanie dróg, to raczej tylko to, że są raczej dobre. Raczej wszędzie tam, gdzie ja jeździłem, to było naprawdę ok. Zdarzają się oczywiście czasami gdzieś jakieś dziury, zdarzają się nierówności, ale raczej są to dobre nawierzchnie. W okolicach Bangkoku czy tutaj Pattayi to jest bardzo dobra autostrada, szeroka autostrada, dużo pasów, więc jedzie się całkiem spoko. Raczej Tajowie jeżdżą powoli, około 120-130 km na godzinę, bo takie jest tutaj ograniczenie, 120 na godzinę na autostradzie i raczej przestrzegają, oczywiście zdarza się czasami, że ktoś jedzie szybciej, ale raczej przestrzegają tych przepisów, bo są fotoradary i Tajowie raczej boją się jeździć szybciej i na przykład taka taksówka czy coś to nigdy szybciej nie jedzie. Jeśli chodzi też o parkowanie, no to tutaj może być trochę problem, bo mało jest miejsca tego parkingowego, czy to na Phuket, czy tutaj gdzieś po miastach, to parkuje się ciężko, gdyż praktycznie zawsze wszystkie miejsca są zajęte, jeśli chodzi o parkingi, ale też z drugiej strony zawsze da się gdzieś zaparkować. No co innego skuterem, bo skuterem zawsze gdzieś zaparkujemy i to nie ma najmniejszego problemu, mimo że jest pełno tych skuterów i pełno zajętych miejsc, to skuterem zawsze się gdzieś wciśnie, a samochodem już jest trochę gorzej, ale też nie jest tak, że się nie zatrzymamy gdzieś w obrębie najwyżej 100 czy 200 metrów od danego miejsca, do którego potrzebujemy się dostać, ale zazwyczaj jest to bliżej. No i jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto pamiętać, to trzeba zapytać o ubezpieczenie tego samochodu, żeby po prostu nie było później jakichś problemów, jeśli gdzieś coś uderzymy, czy ktoś w nas uderzy, czy będzie po prostu jakaś kolizja drogowa, no to żeby ten samochód był ubezpieczony, więc w momencie, kiedy wypożyczamy taki samochód, to warto się zapytać o takie ubezpieczenie i warto o tym pamiętać. No i też obejrzeć ten samochód z przodu, z tyłu, z boku, porobić jakieś zdjęcia telefonem, czy nawet nagrać wideo króciutkie,
przejście w koło samochodu, sprawdzić jego taki stan fizyczny z zewnątrz, jak on wygląda, żeby ktoś później nie powiedział, że urwaliście zderzak albo gdzieś tam wgnietliście drzwi albo coś. Trzeba za to zapłacić, bo trzeba to naprawić, a tak naprawdę to wcale nie wyście to zrobili, tylko powiedzmy jakiś poprzedni ktoś, kto wynajmował. Więc warto tak ocenić ten samochód, jak on wygląda, ewentualne jakieś wgniotki pokazać od razu podczas wynajmu samochodu, że to jest uszkodzone, czy to jest uszkodzone, zrobić jakieś zdjęcie, żeby było zapisane, że to właśnie było jeszcze przed wynajmem samochodu, a nie później. Więc o takich rzeczach też warto tutaj w Tajlandii pamiętać. Ale też na przykład jeszcze jest bardzo jedna duża taka zaleta tego, że praktycznie każdy samochód ma klimatyzację. Coś tu się głośno robi. I jeździ się dość komfortowo pod tym względem, bo jest tutaj bardzo gorąco. Jedzie ktoś skuterem, motorem i ma jakiś ogromny głośnik zamontowany i słychać go z bardzo daleka. Także właśnie tylko jeszcze to chciałem powiedzieć, że no, klimatyzacja jest praktycznie w każdym samochodzie, czy to mniejszym, czy większym, czy lepszym standardzie, czy o gorszym standardzie, więc o to się nie trzeba za bardzo martwić, a jest tutaj konieczna i nie bierzcie czasem samochodu bez klimatyzacji, bo nie wytrzymacie. To klimatyzacja tutaj na pierwszym miejscu w samochodzie, ale tak jak mówię, 95% samochodów co najmniej, albo i więcej, ma tutaj klimatyzację, więc no raczej się nie zdarza, żeby nie było, ale warto zwrócić na to uwagę, bo gdyby nie było, albo by nie działała, no to takiego samochodu na trasę tutaj nigdzie nie bierzcie, bo się ugotujecie w tym samochodzie, także o tym też warto pamiętać, to też taka dosyć ważna rada, wskazówka i tip dla Was przy wynajmie samochodu. Myślę, że najważniejsze kwestie przy wynajmie samochodu tutaj poruszyłem, porównałem Wam koszty, czy to samolotem, czy samochodem, jakie są wady, jakie są zalety wynajmu tego samochodu. Więc jeśli chociaż troszkę to wideo było dla Ciebie wartościowe, zostaw łapkę w górę. Jak jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj kanał. A teraz zapraszam Cię na film z mojej podróży samochodem z Phuket do Pattayi, kiedy jechałem sam i miałem właśnie różne przygody. Także mam nadzieję, że to wideo będzie dla Ciebie bardzo wartościowe, jeszcze uzupełniające do tego wideo, więc koniecznie teraz kliknij w ikonkę po prawej stronie lub zajrzyj do opisu tego filmu, tam masz linka i obejrzyj następne wideo z mojej podróży z Phuket do Pattayi przez Bangkok i zobacz, ile mnie to mniej więcej kosztowało i jak ta trasa wyglądała. W tym wideo to już wszystko, ale nie żegnam się z Wami, bo zapraszam Was od razu do obejrzenia kolejnego vloga. Na razie, hej!